Hej, cześć, z tej strony Blacky, a to poradnik na wasze życzenie, jak zainstalować shadery. Po pierwsze, wchodzimy w link w opisie, który jest podany, skąd możemy ściągnąć bez problemu shadery na najnowszą wersję Minecrafta. To są shadery w wersji RC6. W paczce znajduje się także texture pack. Kolejna sprawa, wchodzimy na stronkę Optifine'a, z której możemy ściągnąć Optifine'a. Zalecana wersja jest to A3. Z czym polecam wam ściągnąć tego, który jest u mnie w link w opisie, bo jest dostosowany bardziej do shaderów niż ten oryginalny. Poza tym nie gwarantuję, że z oryginalnymi będzie wszystko działać tak jak powinno. Kolejna rzecz, klikamy uruchom, wpisujemy %updata%, klikamy OK. Możemy wchodzić w roaming folder, ale jest jeszcze drugi sposób, klikamy start, wpisujemy %updata%. Wchodzimy w roaming, .minecraft folder otwieramy. Minecraft musi być oczywiście czysty, przypominam o tym. Otwieramy Minecraft za pomocą archiwizatora WinRAR. Usuwamy folder metainf, tak? Gdy go nie usuniemy, będziemy mieli black screena. Połączenie Minecrafta, otwieramy Optifine'a, przekopiujemy wszystkie pliki do Minecraft Jara. Kiedy to skończymy, otwieramy folder shaderów, czy paczkę shaderów. Otwieramy, w tej paczce jest kolejna paczka, którą też musimy otworzyć. Z tej drugiej paczki wszystko, jak tam jest, przekopiujemy do Minecraft Jara. Kiedy to zrobimy, możemy wyłączyć jedną paczkę, możemy wyłączyć Minecraft Jara, ale musimy przejść w folderze do Minecraft Texture Packs, gdzie przekowujemy z Seusa Texture Pack. To jest Realistic Texture Pack, jest to zalecany texture pack przez autora. Poza tym on jest bardziej 3D przy użyciu shaderów. Wbijamy w Minecrafta. Gdy zrobicie wszystko jak poradnik, będziecie mieli bez problemu odpalenie świata. To jest na defaultowym texture packu, działa wszystko tak jak powinno. I teraz jest taki myk, że tu raczej nie będzie nic 3D i będzie wszystko w miarę ładnie. Teraz jak wejdziecie w Optifine, w zmianę texture packa, mogą wam się pojawić takie błędy jak mi teraz. Są błędy z ładowaniem chunków. Jakbyście pochodzili dookoła, by się to naprawiło, łatwiej jest wyjść i załadować save jeszcze raz. Teraz widzicie, wszystko ma połysk, wszystko błyszczy. Światło pada jak powinno, woda jest przeźroczysta, słońce ma swoje, nie wiem, promyczki, które rażą po oczach. Zaraz teraz przejdziemy się dalej i zobaczymy, jak wygląda woda z góry. Bo naprawdę, nie wiem jak to powiedzieć po polsku, ale reflections, tak to się nazywa chyba po angielsku, czyli odbicia chyba, tak, od wody są naprawdę niesamowite przy użyciu tych shaderów. Możecie zwrócić uwagę na kobla tutaj, jest w 3D. Wow. Mam nadzieję, że wam się spodobał ten poradnik. Tak jak prosiliście, nagrałem w jak najbardziej chyba kompatybilnej i skompresowanej wersji. Dzięki za obejrzenie i do usłyszenia już niedługo. Jeżeli się podoba taka forma poradników, kliknijcie kciuka w górę. Na razie, pa! Thank you.